W poniedziałek w przedszkolu w Smykowie odbyło się uroczyste zakończenie roku dla dzieci, które od września pójdą już do szkoły. Przedszkolaki z grupy wychowawcy Sylwii Pałgan pożegnały placówkę pięknym programem muzyczno-tanecznym. Podsumowaniem trzyletniej edukacji dzieci były również gratulacje i podziękowania w symbolicznej formie – dyplomów, medali, książek, słodkich niespodzianek i upominków. Wdzięczność również skierowano do rodziców za troskę i zaangażowanie w życie przedszkola, współpracę oraz wsparcie, serdeczność, uśmiech i dobre słowo. Szczególne podziękowania dyrekcja skierowała do Rady Rodziców, która wzorowo współpracowała z przedszkolem. Ponadto dyrektor Dorota Kołodziejczyk okazała wdzięczność wychowawcy i kadrze placówki dbającym o bezpieczeństwo oraz dobre wychowanie dzieci. A następnie skierowała do absolwentów przedszkola w Smykowie oraz do ich rodziców wiele ciepłych słów, życząc dalszych sukcesów oraz bezpiecznych wakacji. Żebyście Państwo byli zawsze szczęśliwi i zadowoleni ze swoich dzieci, żeby one sprawiały naprawdę mnóstwo radości i żeby były najcudowniejsze na świecie. No i ja mam tylko taką prośbę, ponieważ wiem, że etap edukacyjny 1-3 jest najważniejszy w życiu człowieka w ogóle. No nie później średnia szkoła, gdzie tylko etap edukacyjny 1-3 jest bardzo ważny. Dopilnujcie, żeby dzieci tutaj podczas tego etapu nauczyły się porządnie czytać, pisać, liczyć. Jak to będą perfekcyjnie znały, to później sobie świetnie poradzą. To jest bardzo, bardzo ważne na ten etapie. Dorota Kołodziejczyk podziękowała również władzom gminy Smyków, wójtowi Jarosławowi Pawelcowi, wicewójtowi Jerzemu Dudzie oraz przewodniczącej Rady Gminy Smyków Danucie Jarek. Słowa wdzięczności skierowała również do wspierających placówkę państwu Grażynie i Marianowi Saluga.